Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Hello Nerd. Poprzednio przechodziliśmy sobie salę umarłych, trzy poziomy, nic nie wielkiego. Jedni czempioni, brak bossa. Ale jakieś przedmioty udało się uzyskać i właśnie teraz będziemy je sprzedawać. Oczywiście klejnoty zostawiamy, można przerobić, taki nam żółty wypadł. Jakby te obrażenia elementarne były dziesięciokrotnie większe, ale by było super, do tej tarczy byśmy dodali, którą w poprzednim odcinku postanowiłem stworzyć. O, tu już 90, odpowiednik karacenowej, taka wcześniejsza, starożytna. Nadal szukamy trzyslotowej tarczy do Ralord Tala. No, co jest? Już wszystko dobrze, 18 do życia. Lepszy amulet. Ma na odporność, zręczność, sporo tych punktów. Nie, może szybciej będzie do kostki to przerzucić wszystko. To z czyszczenia z poprzedniego odcinka zostało tyle, naprawdę sporo tego jest. Wcześniej mieliśmy taką, ale postanowiłem zmienić. Sporo tych kamieni chciałem robić runę. Myślałem, że w połączeniu z tymi ilość poziomowymi tymi artefaktami się uda. Niestety nie. Wkrótce będziemy tworzyć pierścienie, a może nawet w tym odcinku. A jak nam czas zostanie, po prostu będzie trzeba na coś spożytkować, to zrobimy. Jest tu w tarczach jest obrona 35%, no ale tutaj to co ja dostanę z 13 to musi być punktowe. Już lepszy bez skazy 12, ale to nadal za mało. Nie, kostka. 3 slotowe to mówiłem, że zostawię. To jest 40 z miejscem na klejnot, tajemnik ma chyba lepszy. Hełm, rękawice, takie to zostawiam. Kolejny ubogi przedmiot rzadki, dwie statystyki to najmniej. Ale to decyduje procent, już trzeci przedmiot mi się taki zdarzył. W tym dwa w modach. Że rzadki z dwoma statystykami tylko. To typowo do sprzedaży. Zobaczę. 190, ale coś można dać tutaj. Do tego. Tutaj. 13, no to ja przecież mogę dać. Ten swój mogłem dać i ten mogę dać 28. Ale to na razie nie jest istotne. To po prostu sobie zostawimy, jak również to. To mamy sprzedać, to od razu więcej. Wyrzucimy. O, tu jest 3 miejsca na kraju. No to super, już mamy zbroję. Tutaj się oczywiście to zmieni. O. Najpierw to, co do sprzedaży. Największy priorytet. Znaczy tak, to, ale to nie. No niewiele z tego uzyskaliśmy. A, jeszcze to trzeba. A to, co zostaje, jest zostawione. Cztery tysiące tarcza, chociaż nic nie miała praktycznie. Teraz jakoś to wygląda. Tu jest wszystko, wszędzie trzeba zrobić początek. No i ruszamy na suche wzgórza w poszukiwaniu dalekiej oazy wejścia. Oczywiście znalezione, tylko trzeba odszukać, gdzie to było. O, jest. Oczywiście trzeba w dół zejść.
Jakiś talizman. Dziwne. Tak nie musieliśmy pokonywać. Tomb Crown. Zobaczymy sobie ten talizman. A, to po prostu jest nazwa własna takiego. No dobrze, może być. Teraz idziemy tutaj. Która życia jest potrzebna. Jeżeli mogę przejść, to przychodzę, nie będę walczył o czempioni. Dobra, niech tak będzie, oni tu przelecą. To ich szybko pokona. Nie muszę nawet się ruszać. Patrzę na coś innego. O, właśnie, na przykład taki pierścień. 620 złota, punkt. Jakiś łuk. Ładny, tyle wystarczy. Pierścień mnie interesuje. A 14 do życia, ale odporność wysoka. Może się przydać. Szkoda, że mana, a nie życie. Tu jeszcze pewnie się przyda, nie będziemy z nimi walczyli, idziemy dalej. Taki jest cel, przejść daleko łazę. Oczywiście możemy sobie tak iść za kosami. Ale do celu cały czas. Dobra, tych pokonałem, bo tu się nagromadziło przeciwników. Za mało tych pułapek, jak widać, za słabe już są. Ale tu można ich więcej postawić i będzie dobrze. Coś tu mi jeszcze wypadło. Aha, coś takiego. Nie dla mnie, gdyż się wyświetla na czerwono. Oni tu przeszli, jak chyba nie można było, no nic. Daleko oaza. Standardowi jest tu boss na samym wstępie. Niestety trucizna to ze mną kiepsko. Mogę oczywiście uzupełnić manę, ale nie jest to aż tak wymagane. Zaraz kolejny poziom. 24. Czyli przełomowy. Chyba. No tak, tu tylko 40 jest chyba umiejętność podstawowa, tak? A reszta jest normalnie na 24. Co tu mamy? Redukuje wytrzymałość klątw. Jakiś tam psychiczny młot. Mogę przetestować przecież zawsze. Ogółem nic ciekawego. Słaby. Myślałem, że coś dobrego. Nadwrażliwi na magię, szybko zostaną pokonani. Amulecik. Tu cały czas można coś zbierać. No nie. Kostką nie zidentyfikuję. 22 do siły. Bardzo dobry, jeżeli trzeba coś włożyć, ale tutaj, jak się zdaje, to nie działa, więc... zbędne. Aha, to broń jest. Niemniej jednak chciałbym, jeżeli by się zmieściła... 3 miejsca na klejnot. Nawet ciekawe. Klasowe pierścienie potrafią być drogie. We wszystkich modach. Od Diablo 2. Nie będę dalej się rozwijał. Nie mogę zaopiekować się niczym więcej. No już jest miejsce. Dobrze. Eksplorujemy dalej. Tu raczej też gniazdo w jednym odcinku chciałbym, chociaż jest ciaśnie, ale... A nie wiem, jak się ktoś uda, ale jak będzie trzeba, to jeszcze potransmutujemy pierścienie. Coś się może uzyska.
Są ci. Tu zwykli przeciwnicy. Po jednym ciosie każdy. I tyle. Gleimnik zdobył poziom. Chwali mu się. Peszyn. Mam jakieś umiejętności jeszcze. Mikstury. Z tym szybko pójdzie. Jeszcze jak najemnik pomoże. To obrażenia sięgają około 350. Skrzynka. Tam kolejna. I mikstury oczywiście. Ja niewiele ich używam, więc chyba powyrzucamy. Żeby tu nie zalegały. No i teraz lepiej, więcej miejsca jest. Ja mam sporo życia, 546. Oddałem tylko 75 punktów. Tu jest chyba po 6. Jakieś to małe jest, mimo że to dopiero połowa. No nie, wziąłem nadal miksturę. Mam to w nawyku. To oczywiście przejście na górę jest, udamy się. Na dole tu już pewnie nic nie ma. Nie, że się śpieszę, ale bez sensu tam iść. Antidotum mogę wziąć, gdyż tu jest trucizna. O, jakaś legenda mi wypadła. Oby coś dobrego, to pas jest. Jakiś tam. No ciężko, żeby było lepsze od tego, bo tu jest 75 życia. 11, szkoda, że nie witalność, ale 11... Tu mógł być do witalności, zależne od poziomu postaci. Odnowienie życia, 10 jeszcze... Wytrzymałość dodatkowo z zestawu, więc... Ciężko. Taki pas podobny na Fury Within, drugopoziomowy mi wypadł i on był tak przepotężny, miał jeszcze aurę... tą... tarczę many, mana shielda i inne tam. No nie. Jak widać, bardzo ładny z tej perspektywy, że ma wszystkie odporności plus 27. Regeneracja many 25, mi się nie przyda. Szybsze rzucanie czaru dla czarodziejki identyczne i 16% szans na poziom 8. Jon, kurtein, jakaś tam kurtyna. No ale, kiedy chyba ogłusza się przeciwników? Dobry, zostawimy oczywiście, ale ten jest lepszy. Jeżeli chodzi tu o odporność, tam inne. Ale już lepiej będzie. Tu boss był chyba, to nie jest główny. Tu mamy identyfikację. Rodzaj jakiejś koronetki. Aha, takiej. Ale nie będziemy wszystkiego sprawdzali od razu. Nie ma na to czasu. No. Teraz tak, o, przechodzimy. W poszukiwaniach. Tu jest... miasto. To później, o zaraz, poziom 24, a na następnym zmieniamy broń. Ile mamy tu punktów? 0. Mogę mieć więcej.
Ciekawi mnie kilka umiejętności. Ale nie muszę ich szybko poznać. No i teraz jest ciemniej. Jak widać, standardowe zjawisko. Trzeba jeszcze wnętrze przejść. Zamachujemy się. Ale się udało. Tu jeszcze skrzynkę zlokowali. Teraz będziemy przechodzić przez środek centralnie. Żeby dopatrzeć im niedoskonałości. I może coś się znajdzie. Na razie nie widać bossa, tamten był widać główny. I tyle, teraz można przypatrzeć przedmioty. Może jeszcze pierścienie się zdąży. Czy tam amulety stworzyć? Też nie pierścień, mam gorszy. 94. Obrona widać kiepska, ale wszystko inne bardzo dobre. Od razu się rzuci. Niech leży. To też. Będzie dobre. To niestety trzeba przerzucać żmud na robota. Nie ma skrótu klawiszowego standardowego, żeby przerzucać szybciej. Ale tu można jeszcze przypatrzeć, co się trafiło. To jest żółty, ale będziemy widzieć. Taki pierścień też ciekawy. Tu jeszcze są wszystkie odporności. No i teraz po jeden. Bardzo mało. A tutaj raptem dwa przedmioty, oba słabe, do zbycia, chociaż nie. No i Mikowi może się to przydać, bo ma słabszą to, jakieś tam coś jest, ale obrony mniej. Tu jest jeszcze zręczność, tu są odporności, miejsce na klejnot, ale trudno. tysięcy, jest czas. Więc najpierw chcemy pierścień z wybierami amulety. Najlepiej tu jednego rodzaju. Na przykład taki, taki i taki. Tworzymy pierścień, słaby. Kolejnych szukamy. O, ten dobry. Jeden. Ten już raczej się nie nadaje. Drugi. Czy będzie trzeci? Nie wiadomo, tu nie ma. O, coś takiego jeszcze widać. Same dobre zostały. Więc trzeciego nie ma. Więc może teraz... Amulet, i tak nie mamy co z tymi pierścieniami robić. Więc powstanie amulet. A no to tam już były pierścienie na początku. Choć miały być amulety. A no tak, ale i tak pierścień nie mogliśmy dobrych znaleźć. Z tego powstanie
Amulet. O, już mamy jeden. O, ten nie. Drugi. Jeszcze tylko jeden. Trzeci. 20 do życia. 29, 24. Ale to nie jest aż tak warte. Niemniej jednak... Pierścień już się, jak widać, nie uda, ale z amuletów... Jeden. Gdzie jest kolejny? Drugi. A teraz chyba... Nie przeszedłem do końca. Ten jest dobry. Na początku były najlepsze. Tego nie zużyjemy, on jest rzadki. Muszą być tego samego rodzaju. O, tutaj chyba był. Nie. Ale może by rzadkie przetworzyć. Chociaż nie, to są dobre te rzadki, mogą się przydać jeszcze. No niestety, na razie się nie uda, niby tyle wszystkiego, ale... O, to trzeba posortować, żeby... umieć tym żonglować. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzuj się. Z wami żegnam. Cześć.